Słuchajcie, nie wiem, co wam przychodzi na myśl, gdy słyszycie nazwę miasta Betlejem. Co myślicie o Betlejem? Z czym wam się kojarzy? Narodzenie. Dobrze. I co tam jeszcze? Jak wygląda Betlejem? A może taka podpowiedź. Jak sobie wyobrażacie Betlejem, to co tam jest? O, gwiazda, tak. Pewnie myślicie, że tam jest dużo stajenek, prawda? Przybierzeli do Betlejem, prawda? Myśmy, jak pojechaliśmy w czerwcu tego roku do Izraela, to jak się dowiedzieliśmy, że większość naszych noclegów będzie w Betlejem, bardzo się ucieszyliśmy, bo właśnie sobie wyobraziliśmy, że tam będzie taki gościniec, obok gościńca, owieczki, będą tam baranki sobie chodziły, że będą oczywiście osiołki do wypożyczenia, żeby zainscenizować tą scenę, w której Maria siedziała na osiołku. Takie mieliśmy nastawienie. I jak wielce się zdziwiliśmy, kiedy przekraczaliśmy jedną z granic, która jest oddziela jakby tą część żydowską od autonomii palestyńskiej. No więc wjeżdżając do Betlejem jest olbrzymi znak. Żydom wstęp zbroniony. Najlepiej tutaj Żydzi nie wjeżdżajcie. To jest terytorium Palestyny i oczywiście wskazane jest wiele paragrafów, które to wskazują. Czyli w ogóle wjeżdżamy do Betlejem, okazuje się, że Betlejem jest w części palestyńskiej. Co więcej, zamiast stajenek jest mnóstwo minaretów, czyli świątyń muzułmańskich. No i jak już się zalogowaliśmy w naszym hotelu, to po pierwszej nocy byliśmy dość zmęczeni i wczesnym rankiem obudziły nas nawoływania muezina z minaretu. Jak się okazało, była to końcówka Ramadanu, czyli postu, i te nawoływania muezina były takie dodatkowo wzmocnione. One były, nie trwały kilka minut, ale trwały, myślę, że kilkanaście minut, były czasami połączone wręcz z kazaniem, które się odbywało mniej więcej o 4 nad ranem, może 4:30. I potem, jak wróciłem do Polski, sobie sprawdziłem, o co chodzi, co ten muezin tam mówi, co on powtarza. I jak się okazuje, no to jego wezwanie 5 razy dziennie jest wezwaniem do modlitwy. I on powtarza kilka fraz, niektóre powtarza 4 razy, niektóre 7 razy, ale jest jedna fraza, którą powtarza właśnie w okresie świąt, w okresie Ramadanu, i to jest taka fraza, że lepiej jest się modlić niż spać. I myślę, że to szczególnie rano on ją wykrzykuje ją na 4 strony świata. I właśnie dzisiaj będzie o modlitwie, ale nie będzie o modlitwie właśnie takiej, którą powiedział muezin, ale to mnie zainspirowało, ta cała sytuacja, bo to się oczywiście każdego dnia powtarzało, zainspirowała mnie do tego, żeby pomyśleć sobie nad modlitwą i nad tym, jak my się modlimy, na ile modlitwa jest dla nas czymś regularnym, na ile potrzebujemy zachęty do tego, żeby się modlić, na ile potrzebujemy nawoływania, na ile sami mamy do tego motywację i w ogóle jak posługujemy się modlitwą. Jakimi rodzajami modlitwy się posługujemy i do czego ona nam jest w życiu potrzebna. Chcieliśmy na Ukrainie, będąc organizując półkoronie dla dzieci, chcieliśmy zrobić coś troszeczkę podobnego do tego, co robi muezin. Więc rano zaplanowaliśmy sobie, że będziemy się modlić o 3 rzeczy tego dnia jako cała nasza ekipa w Lubieszowie. No i ustaliliśmy, że jak będą przerwy pomiędzy poszczególnymi zajęciami dla dzieci, ja będę takim gwizdkiem dawał do zrozumienia, że jest czas. Przypomnijcie, modlimy się o te 3 rzeczy, ale jak się okazało, gwizdek był produkcji chińskiej i wydawał dźwięk zbliżony do świerszcza, także no, nie był w ogóle słyszany i to chyba nam nie do końca wyszła ta sytuacja, ale gdzieś to cały czas gdzieś za mną chodziło. Na ile modlitwa jest czymś, czym żyjemy, na ile ona jest regularną częścią naszego życia. Teraz robię taki ruch wskazujący, że zmieniamy. O, to ja czy ty? Ty, dobrze.
Także zatytułowałem dzisiejsze przesłanie Zapomniana moc modlitwy. Żeby w ogóle rozmawiać o modlitwie, trzeba sobie uświadomić jedną rzecz. Właśnie. Ta rzecz to jest taka, że żyjemy tak naprawdę, można powiedzieć, w równoległej rzeczywistości tutaj na ziemi. I ta rzeczywistość to takie jakby dwa królestwa. Pierwsze to jest królestwo, o którym mówi Pan Jezus i o tym za chwilę przeczytamy, a drugie to jest królestwo tego świata. To jest nasze codzienne życie. I zobaczmy, jak Pan Jezus w trzech sytuacjach o tym swoim królestwie opowiadał. Pierwsze, w Ewangelii Jana 8:23 zwraca się do faryzeuszy. I mówi tak: wy jesteście z niskości, ja jestem z wysoka. Wy jesteście z tego świata, a ja nie jestem z tego świata. Potem w czasie, tu zwracał się do faryzeuszy, potem w czasie ostatniej wieczerzy również to przesłanie skierował do swoich uczniów, gdzie powiedział: nie będę już z wami długo rozmawiał. Władca tego świata jest już bowiem w drodze. We mnie jednak nie ma nic, na co mógłby się powołać, nic, co mogłoby nas łączyć. Znowu, świat, ten świat, władca tego świata i mamy królestwo. No i wreszcie trzecia sytuacja, kiedy Pan Jezus pojawia się przed Piłatem i powiedział takie słowa: moje królestwo nie jest z tego świata. Gdyby moje królestwo było z tego świata, moi słudzy walczyliby, abym nie został wydany Żydom. Teraz jednak moje królestwo nie jest stąd. Także funkcjonują te dwa królestwa. W tym królestwie ludzkim, przełączmy, tak, w królestwie ludzkim stawiamy na kilka rzeczy, na kilka wartości. Pierwsza z tych wartości to jest samowystarczalność. Radzimy sobie sami w życiu. Jak możesz liczyć, licz na siebie, zrób to sam, nie potrzebuję nikogo do pomocy. W tym naszym królestwie wierzymy w zbiorową wiedzę ludzkości. Wierzymy w to, że wszystko właściwie da się wytłumaczyć w sposób racjonalny, że wszystko gdzieś jest opisane, że w czeluściach internetu na pewno znajdzie się odpowiedź na każde, nawet najbardziej skomplikowane pytanie. Wierzymy w ludzką ocenę sytuacji, czyli obiektywnie, co się stało, co, gdzie, kiedy, jak, świat zewnętrzny. No i generalnie mamy przekonanie w tym świecie, że sobie damy radę, zasadniczo sobie dajemy radę, a w sytuacji jakiejś takiej podbramkowej, no to wówczas zbijamy tą szybkę i to jest ta szybka, za którą jest przycisk, modlitwa, włączamy, jest ten alarm. Ostatnio spotkaliśmy się z Olą, z pewnym misjonarzem, który już myślę, że ponad 30 lat służy w jednej z organizacji misyjnych i coś, co on powiedział, było, jedna z rzeczy, którą powiedział, była bardzo, bardzo wymowna. On powiedział, że przez te wiele, kilkadziesiąt lat przekonał się o jednej rzeczy, że bez Boga żadne działania misyjne nie przynoszą skutku. Że bez Bożego działania to można robić wielkie rzeczy z ludzkiego punktu widzenia, ale serca ludzi nie będą zmieniane. W królestwie tym ludzkim najważniejsze są pieniądze, prestiż, oczywiście, edukacja, kompromis, a w Królestwie Bożym są pewne wartości, które są niezmienne, które są niewzruszalne i których my jako ludzie nie powinniśmy modyfikować. Co więc powinniśmy zrobić? W jaki sposób wejść do tego Królestwa Bożego i do tej przestrzeni Bożej po to, żeby móc w tym świecie się poruszać i żeby móc jak najbardziej czerpać z tych wielkich błogosławieństw, które Bóg nam zostawił. No i kluczem jest niewątpliwie modlitwa. Bo modlitwa jest takim swoistym wejściem do innego królestwa. Jest wejściem przez tą ścianę, wejściem do tej szafy, za którą nie kryje się Narnia, ale kryje się rzeczywistość duchowa. Modlitwa jest jak taki nieodkryty
kontynent z wielkimi bogactwami, z wielkimi bogactwami dóbr naturalnych, no ale też modlitwa jest ogromnym darem od Pana Boga. Przeczytajmy w liście do Hebrajczyków, w liście do Hebrajczyków taki fragment z 10 rozdziału. Bracia, ponieważ dzięki krwi Jezusa mamy odwagę wkroczyć do miejsca najświętszego nowo utworzoną i żywą drogą, którą nam utorował poprzez zasłonę, czyli przez swoje ciało, a także wielkiego kapłana nad domem Bożym, przychodźmy ze szczerym sercem, z całkowitą pewnością wiary, z sercem oczyszczonym z wyrzutów sumienia i ciałem obmytym wodą czystą. Pamiętacie pewnie ten moment, w którym Pan Jezus umarł, w którym szata została rozdarta. Znaczy nie szata, tylko zasłona w świątyni została rozdarta i to dojście do miejsca najświętszego stało się możliwe właśnie dzięki śmierci Pana Jezusa na krzyżu. To jest niesamowita wiadomość dla nas wszystkich, ponieważ wcześniej ten dostęp był poprzez kapłana, który mógł wchodzić tylko w określonych okolicznościach. A tutaj list do Hebrajczyków zapewnia nas, że jeśli jesteśmy osobami odkupionymi przez Pana Jezusa, jeśli powierzyliśmy Mu swoje życie, to mamy dostęp bezpośredni do Boga. Tak więc ta modlitwa, którą możemy składać prosto na Jego ręce, jest czymś wielkim, czymś niesamowitym i olbrzymim zaszczytem, którym zostaliśmy obdarowani jako osoby wierzące. Czy można być dobrym chrześcijaninem bez modlitwy? Można się zapytać. To pewnie można podobnie powiedzieć, czy można być dobrym mężem, nie rozmawiając ze swoją żoną? Czy można prowadzić dobre relacje międzyludzkie, nie rozmawiając, nie mówiąc do siebie? Dlatego przechodząc dalej, chciałbym pewnie przypomnieć nam wszystkim kilka z takich sposobów, w jaki modlitwę możemy do Pana Boga wyrażać. Pierwszy z nich, modlitwa uwielbienia. Dzisiaj, w tym roku, w czasie półkolonii, przerabialiśmy modlitwę Ojcze Nasz. I tą modlitwę Ojcze Nasz niektórzy z nas nawet się nauczyli w języku ukraińskim, chociaż na pewno znacie ją dobrze w języku polskim. I na uwagę zasługuje to, że na samym początku tej modlitwy pańskiej, modlitwy Ojcze Nasz, pojawiają się takie słowa. Wy módlcie się w taki sposób. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech świętość otacza Twe imię, niech Twoje królestwo nastanie i Twoja wola ziemią zawładnie, jak włada niebem. Modlitwa zaczyna się od uwielbienia, od tego, że Pan Bóg jest święty, że jest wszechmogący i wreszcie, że króluje. I Jego królestwo tutaj na ziemi modlimy się, żeby przyszło. W Dziejach Apostolskich, przechodząc trochę dalej, w 13 rozdziale, 2-3 werset, widzimy sytuację już oczywiście po śmierci, po zmartwychwstaniu Pana Jezusa, po tym też jak Pan Jezus został uniesiony do nieba. Jego apostołowie spotykali się i jest tak napisane, pewnego dnia, gdy uwielbiali Pana i powstrzymywali się od posiłków, Duch Święty powiedział, przeznaczcie Barnabę i Szawła do specjalnego zadania, do którego ich powołałem. Po dalszym poście i modlitwie położyli na nich ręce, na znak posłania i wyprawili w drogę. To jest napisane, pewnego dnia, gdy uwielbiali Pana i pościli i powstrzymywali się od posiłków. Czyli to ten moment, w którym uwielbiamy Pana Boga, jest też takim momentem, w którym dodatkowo, można powiedzieć, synchronizujemy się z Jego wolą. Synchronizujemy się z tym, co Pan Bóg chce nam powiedzieć. No i jesteśmy przygotowani do tego, żeby naszą służbę realizować. Drugi rodzaj modlitwy, zaraz po tym uwielbieniu, które jest, powinno być u nas na pierwszym miejscu, to jest dziękczynienie. Apostoł Paweł w liście do Efezjan pisze takie słowa w 5 rozdziale. Dziękujcie też zawsze za wszystko,
Bogu i Ojcu w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. W zeszłym tygodniu Staszek Sylwestrowicz w czasie kazania podkreślał to, że nie powinniśmy się martwić. I to było główne przesłanie dotyczące tego, żeby się nie martwić, tylko powierzać swoje prośby Panu Bogu. Dzisiaj chciałbym, nawiązując do tego, wzmocnić ten przekaz, bo to nie tylko chodzi o to, żebyśmy się nie martwili o cokolwiek, ale w liście do Filipian czytamy: przestańcie się martwić o cokolwiek, raczej w każdej sprawie, gdy się modlicie i prosicie, z wdzięcznością przedstawiajcie swoje potrzeby Bogu. Czyli to nie jest tak, że mamy po prostu siebie nie martwić, tylko w zamian za to nasze zamartwianie powinniśmy nasze prośby przedstawiać Bogu z wdzięcznością. I co nam daje taka modlitwa z dziękczynieniem? Przede wszystkim wyraża ona naszą zależność od Pana Boga. Pokazuje, że to nie jest wszystko z naszej siły, z naszej mocy, tylko każda rzecz, która się dzieje w naszym życiu, jest tak naprawdę częścią Bożej woli, która się tutaj realizuje. No wreszcie dziękczynienie pokazuje na naszą relację z Panem Bogiem, bo jeżeli mamy tą relację, to jesteśmy w stanie wyłapać te momenty bliżej, w których Pan Bóg szczególnie nas dotknął i za które możemy Mu dziękować. Buduje to też naszą świadomość co do wielkości Pana Boga. Uświadamiamy sobie, że Pan Bóg jest wszechmogący, że to od Niego wszystko zależy i że my powinniśmy jedynie w pokorze i z dziękczynieniem przychodzić z naszymi prośbami. Trzeci rodzaj modlitwy, na który chciałbym dzisiaj nam zwrócić uwagę, to jest modlitwa wstawiennicza. Najpiękniejszy przykład modlitwy wstawienniczej widzimy w Ewangelii według świętego Jana w 17 rozdziale. To jest tak zwana arcykapłańska modlitwa Pana Jezusa, gdzie właściwie cały 17 rozdział jest swoistą modlitwą wstawienniczą nie tylko za uczniów bezpośrednio Pana Jezusa, ale możemy tam również przeczytać o nas samych, bo jest napisane, co za chwilę zobaczymy, o tych osobach, które uwierzą w późniejszym czasie. Przeczytajmy ten fragment. Objawiłem Twoje imię ludziom, których mi dałeś ze świata. Byli oni Twoi, dałeś ich mnie i zachowali Twoje słowo. Teraz już wiedzą, że wszystko, co mi dałeś, pochodzi od Ciebie, gdyż przekazałem im słowa, które mi dałeś, a oni je przyjęli i są przekonani, że wyszedłem od Ciebie oraz uwierzyli, że Ty mnie posłałeś. Ja wstawiam się za nimi, nie za światem, lecz za tymi, których mi dałeś, ponieważ są Twoi. I wszystko moje jest Twoje, a Twoje moje. W nich też jestem uwielbiony. Już niedługo będę na świecie, lecz oni na nim zostają. Ja zaś odchodzę do Ciebie, Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które objawiłeś przeze mnie, aby byli jedno jak my. Właśnie nieco później w tym fragmencie, w wersecie 20, właśnie są te słowa mówiące, że wstawia się Pan Jezus nie tylko za tymi, ale również za ludźmi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie. Że widzimy doskonały przykład Pana Jezusa, który nie tylko uwielbia Pana Boga, nie tylko modli się o Jego wolę, ale również wstawia się za osobami, które są Mu bardzo bliskie. Z kolei apostoł Paweł w liście do Kolosan w 4 rozdziale w wersetach 2-4 również daje nam przykład tej modlitwy wstawienniczej w takich słowach. Bądźcie wytrwali w modlitwie, czujni w niej i wdzięczni. Módlcie się przy tym i za nas, aby Bóg otworzył nam drzwi dla słowa w celu rozgłoszenia tajemnicy Chrystusa, z powodu której jestem też więźniem, abym ją przedstawił tak, jak należy. Także gdy apostoł Paweł prosił Kolosan o tą modlitwę, jest jasne, jasno daje im do zrozumienia, że intencją tej modlitwy wstawienniczej jest to, żeby inne osoby uwierzyły w Pana Jezusa.
nie prosi w tej modlitwie o to, żeby być uwolnionym z więzienia, po prostu, żeby być wolnym, żeby móc sobie chodzić swobodnie po ziemi, ale modli się o to, żeby móc głosić Ewangelię, żeby Pan Bóg otworzył serca ludzi na Boże Słowo. Myślę, że stąd wypływa dość czytelna lekcja dla nas, że modlitwa wstawiennicza przede wszystkim powinna być skoncentrowana na tym, żeby Boże Słowo docierało do serc osób, o których się modlimy, o którym głosimy Słowo Boże, bo to jest tak naprawdę najważniejsza rzecz dla tych osób, o które się modlimy. Najważniejsza rzecz, żeby poznali Pana Jezusa. Także nasza służba chrześcijańska w znacznej mierze opiera się o modlitwę i jest, modlitwa jest częścią tej służby, ponieważ to właśnie realizując ten Boży nakaz, my modląc się wchodzimy w Bożą rzeczywistość. Modląc się też o inne osoby, taką modlitwą wstawienniczą, Bóg zmienia nasze serce. I tak jak pewnie dobrze znamy fragment, w którym jest napisane, że Pan Bóg da nam serce mięsiste, zabierze serce kamienne, to myślę, że w momencie, w którym wstawiamy się o inne osoby, które nie znają Pana Jezusa, osoby, które czasami są nam wrogo nastawione, którym nie potrafimy przebaczyć pewnych rzeczy, które wobec nas wykonały, to jest ten moment, w którym Pan Jezus zmiękcza nasze serce, w którym coś się zmienia. Bo nie wiem jak wy, ale ja tak mam, że jeżeli się dłużej o kogoś modlę, o kogoś, kto jest, powiedzmy, niech będzie neutralnie do mnie nastawiony albo trochę negatywnie, to ja mam, w momencie, w którym widzę tą osobę, to ja już jestem trochę w innym miejscu. Już psychicznie nie myślę o tym, żeby tej osobie jakoś złorzeczyć, czy żeby, nie wiem, pomijać ją, tylko wręcz czekam na Bożą odpowiedź i czekam na to, żeby Bóg użył również mojej modlitwy w tym, żeby dotrzeć do tej osoby z Ewangelią. Modląc się wstawienniczo, stajemy się takimi, można powiedzieć, wspólnikami Pana Boga. Bo skoro wiemy, że Bożą wolą jest to, żeby ludzie doszli do zbawienia, żeby uwierzyli w Pana Jezusa, to my, modląc się o to samo, stajemy się takimi właśnie współwłaścicielami tego samego problemu. Razem, ręka w rękę z Panem Bogiem, życzymy ludziom tego, żeby pojednali się z Nim, żeby przyszli do upamiętania. No wreszcie uczymy się czekać. W takiej modlitwie wstawienniczej, która czasami trwa latami. Doświadczamy różnych momentów, w których Pan Bóg odpowiada na naszą modlitwę mówiąc tak, czasami mówiąc nie, czasami mówiąc nie teraz, a czasami mówiąc, że w inny sposób zrealizuje to, o co mnie prosisz. No dobrze, to były te trzy podstawowe sposoby, w jakie możemy się komunikować z Panem Bogiem. Jest ich oczywiście więcej. I teraz jak to zrobić? Jak to wdrożyć do naszego życia? Jak to nasze życie modlitewne powinno wyglądać? Przede wszystkim powinno być regularne. Tak jak ten muezin 5 razy dziennie nawoływał. Ale nie chciałbym tutaj się skupiać oczywiście na islamie, bo mamy dużo przykładów w Piśmie Świętym, gdzie również widzimy modlitwę regularną, modlitwę, która się pojawia rano, w ciągu dnia, wieczorem. I taki przykład mamy chociażby w Księdze Daniela, gdzie mamy opisaną sytuację, gdzie najbliższe grono króla próbuje zasadzić się na Daniela, który nie chce się pokłonić królowi i wymyślają taką ustawę, zgodnie z którą każdy, kto w ciągu 30 dni zaniesie jakąkolwiek prośbę do jakiegokolwiek Boga lub człowieka oprócz tego króla, to zostanie wrzucony do lwiej jamy. No i wiemy dobrze, że Daniel został wrzucony do tej lwiej jamy. I czytamy w Księdze Daniela, 6 rozdziale, 11 wersecie. Daniel, gdy dowiedział się, że taki nakaz wszedł w życie, udał się do swojego domu.
W górnej komnacie miał okna otwarte w stronę Jerozolimy. Tam 3 razy dziennie zginał przed Bogiem kolana, modlił się i uwielbiał Go. A że widzimy, że Daniel modlił się regularnie, 3 razy dziennie. I też wiemy, co się stało w tej jaskini lwów, że Bóg go w cudowny sposób uratował. To samo możemy przeczytać o Dawidzie, który w psalmie 55, 16 do 18 wersetu pisze takie słowa: o niech ich zaskoczy śmierć, niech żywcem pochłonie świat zmarłych, gdyż w ich siedzibach mieszka zło, pełno go też w nich samych. Lecz ja wołam do Boga i Pan mnie wybawi. Wieczorem, rano i w południe żalę się i skarżę i będę wysłuchany. Można być pewnym, że szatan będzie nam przeszkadzał w tym, żeby się modlić regularnie. Będzie podsuwał bardzo czasami dobre rzeczy, które będą wypierały to, żebyśmy regularnie spojrzeli i pokłonili się przed Panem Bogiem w modlitwie. Znany kaznodzieja Charles Spurgeon przyrównał modlitwę do takiego ciągnięcia za sznur dzwonnicy. Niektórzy przychodzą, ciągną lekko za ten sznur, dzwon lekko dzwoni, odchodzą i wystarcza im. Niektórzy przyjdą, pociągną mocniej, ale raz. A niektórzy przyjdą i będą dzwonili non-stop i będą w ten sposób chcieli jakby jak najbardziej dać do zrozumienia, że zależy im na tym, żeby ta prośba modlitewna została spełniona. Także nie dość, że regularnie, to też zagorzale i z zapałem. Druga rada dotycząca modlitwy: módlmy się szczerze. W liście do Hebrajczyków jest napisane: nie ma też stworzenia zdolnego skryć się przed Jego obliczem. Przeciwnie, wszystko jest obnażone i odsunięte przed oczami tego, przed którym przyjdzie nam zdać sprawę. Pan Bóg dobrze zna nasze serca, wie, co w nich siedzi. Wie, kiedy jesteśmy w dobrym humorze, wie, kiedy jest nam smutno. I zachęca nas do tego, żebyśmy szczerze przed Nim to wskazywali. W Piśmie Świętym, w czytanej już dzisiaj Księdze Wyjścia, widzimy taką modlitwę Mojżesza, który, co tu dużo mówić, on był dość sfrustrowany. Przeczytajmy to. Wtedy Mojżesz zwrócił się do Pana. Panie, powiedział, dlaczego wyrządziłeś szkodę temu ludowi? Dlaczego mnie tu w ogóle posłałeś? Bo od chwili, gdy przyszedłem do Faraona, by przemówić w Twoim imieniu, jeszcze gorzej obchodzi się z ludem, a Ty swojego ludu nie wyrwałeś. No to jest wprost wyrzut do Pana Boga. To jest wprost powiedzenie Mu: Panie Boże, dlaczego to zrobiłeś? Na pewno się pomyliłeś. Te słowa są zapisane w Piśmie Świętym właśnie po to, żeby pokazać, że ta szczera modlitwa Mojżesza do Pana Boga wcale nie spowodowała tego, że Pan Bóg zesłał piorun i uderzył Mojżesza w tym momencie. Powiedział: jak ty śmiesz tak do mnie mówić? Ale pokazuje, że Pan Bóg akceptuje takie modlitwy, bo ta modlitwa była wprost wyrazem serca, które chciało służyć Bogu. Ktoś powiedział, że nie jest dziwne, że Pan Bóg ma tak niewielu przyjaciół na tym świecie, skoro obchodzi się ze swoimi przyjaciółmi tak, jak się obszedł między innymi z Mojżeszem. Bo wiele osób, które Pan Bóg powoływał w pierwszym momencie swojej służby, no, przechodziło przez ciężkie chwile. Kilka tygodni temu słyszeliśmy cały cykl nauczania na temat Jonasza, którego Pan Bóg użył, który wiemy dobrze, że bardzo nie chciał realizować tego, co Pan Bóg go prosił, co mu nakazał. Tutaj widzimy Mojżesza. Mojżesz próbował, też robił co mógł, żeby nie zaangażować się w Boże dzieło, ale wreszcie jak już to zrobił, to szczerze przed Bogiem mówił to, w jakim stanie jest jego serce, jego dusza. No i wreszcie po trzecie, módlmy się wytrwale. Pan Jezus zamieścił, czy opowiedział taką przypowieść,
która została zapisana w Ewangelii Łukasza w 18 rozdziale, w wersetach od 1 do 8. Opowiedział im też przypowieść o tym, że trzeba się zawsze modlić i nie ulegać zniechęceniu. Powiedział tak. Mieszkał w jednym mieście pewien sędzia. Nie bał się on Boga i nie liczył z człowiekiem. Mieszkała tam też pewna wdowa. Ta nachodziła go i prosiła, obroń mnie przed moim przeciwnikiem. I przez dłuższy czas nie chciał. W końcu jednak pomyślał sobie, chociaż nie boję się Boga i nie liczę się z człowiekiem, obronię tę wdowę, bo mi się naprzykrza. Niech nie przychodzi bez końca i niech nie zawraca mi głowy. I Pan podsumował, zauważcie, jak zachował się ten niesprawiedliwy sędzia. A czy Bóg nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy wołają do Niego dniem i nocą? Czy będzie zwlekał w ich sprawie? Mówię wam, szybko weźmie ich w obronę. Tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Niektórzy z nas łatwo się poddają. Po prostu czasami nie czujemy, że trzeba się modlić. Czasami w momencie, w którym się zaczynamy o coś modlić, czujemy pewne emocje, ale potem te emocje maleją i już myślimy sobie, no to właściwie skoro nie ma tych emocji, to ta modlitwa również nie jest potrzebna. Ale tak naprawdę powinniśmy się zastanowić, czy to nie jest tak, że modlitwa powinna się odbywać niezależnie od tego, jak się czujemy, niezależnie od naszych emocji. Bo jeżeli mielibyśmy spojrzeć na Pana Jezusa i na to, kiedy On się modlił, to modlił się wtedy, kiedy było Mu smutno. Modlił się, kiedy się bał. Modlił się, kiedy był obciążony pracą. Modlił się, kiedy był kuszony. Wreszcie modlił się, kiedy był krytykowany. Modlił się w każdej sytuacji, nie tylko w sytuacji, w której niosły Go jakieś pozytywne emocje, ale niezależnie od sytuacji, w której był, Pan Jezus się modlił i to modlił się pełen pasji. Rozpocząć modlitwę, tą wytrwałą modlitwę nie jest łatwo. Mi przypomina się taka analogia związana chociażby z długodystansowym bieganiem, gdzie w momencie, w którym wiemy, że mamy do przebiegnięcia bardzo długi dystans, to na samym początku wszystko nam mówi wokoło, że nie warto wystartować. Że jednak się nie uda, że może to nie jest ta pogoda, że może to nie są te okoliczności, może jednak zostanę i pośpię dłużej. Ale w momencie, w którym już się wystartuje i myślę, że podobnie jest z modlitwą, że jak już się zacznie, to siły przychodzą same, to przychodzi motywacja, to wreszcie przychodzi radość z tego, że możemy mieć społeczność z Panem Jezusem. Więc trzecia rzecz, czwarta już, módlmy się z pasją. Pana Jezusa widzimy w takiej modlitwie pełnej pasji w kilku miejscach Nowego Testamentu, ale też to były czasami takie momenty przełomowe, kluczowe. Na przykład w Ewangelii Łukasza 6:12-13 czytamy, w tych dniach Jezus wyszedł na górę, aby się modlić i na modlitwie od Boga spędził całą noc. Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i spośród nich wybrał sobie 12, których też nazwał apostołami. Czyli widzimy, że w momencie takiej kluczowej decyzji, która została do podjęcia, czyli decyzji dotyczącej tego, kto będzie tym najbliższym uczniem Pana Jezusa, kto będzie tym apostołem, Pan Jezus spędził całą noc na pełnej pasji modlitwie, która następnie przerodziła się w konkretne działanie. W Mateusza 16:39 czytamy, znów odszedł nieco dalej, upadł na twarz, modlił się. Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech ominie mnie ten kielich, jednak nie tak jak ja chcę, niech będzie jak Ty chcesz. Oczywiście moment, w którym Pan Jezus za chwilę ma być ukrzyżowany, osądzony. Widzimy w tym bliską relację Pana Jezusa z Panem Bogiem. Wiemy, że Pan Jezus też był Bogiem, ale co jest, myślę, wyjątkowe, to to, że jest tutaj wskazany też tekst modlitwy Pana Jezusa, która nie została spełniona. Bo jest napisane, jeżeli możesz, odsuń ode mnie ten kielich. Wiemy dobrze, że ten kielich nie został od Pana Jezusa odsunięty. Modlitwa z pasją nie oznacza powtarzania.
Kiedy Pan Jezus uczył nas modlitwy pańskiej, to nie uczył nas po to, żebyśmy tę modlitwę wielokrotnie powtarzali, tylko żebyśmy rozumieli, jaki jest jej sens, jakie jest jej przesłanie. Bo nie chodzi o to w modlitwie wytrwałej czy modlitwie z pasją, żeby coś często powtarzać, bo to by było dość dziwne, gdybyśmy w ten sposób chociażby komunikowali się między sobą i mówili sobie kilkukrotnie te same rzeczy, chociażby w relacji małżeńskiej. Myślę, że to by było źródłem wielu konfliktów. No dobrze, to już wiedząc, jakie mamy te rodzaje modlitwy, wiedząc, jakie mamy, w jaki sposób się modlić, w jaki sposób oddawać Panu Bogu chwałę, chciałbym powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że modlitwa pozwala nam wejść do tego Bożego Królestwa i pozwala nam otworzyć nasze duchowe oczy. Fajny przykład na to znajduje się w drugiej księdze Kronik, w 6 rozdziale. To jest niesamowity tekst, mówiący o czasach Eliasza, gdzie mamy napisane, że wczesnym rankiem człowiek posługujący mężowi Bożemu, czyli Eliaszowi, wstał i chciał wyjść na zewnątrz. Zauważył, że miasto otaczają wojska, konnica i rydwany. Wówczas sługa Eliasza wykrzyknął: ach, mój panie, co teraz zrobimy? A on na to: nie bój się, bo liczniejsi są ci, którzy są z nami, niż ci, którzy są z nimi. I Eliasz tak się pomodlił: panie, proszę, otwórz jego oczy, niech przejrzy. Pan spełnił prośbę proroka i sługa przejrzał. Wówczas zobaczył, że góra wokół Eliasza była pełna ognistych koni i rydwanów. To jest niesamowity obraz pokazujący, że to otworzenie oczu, ta modlitwa o to, żeby być częścią tego Bożego Królestwa, w tym Bożym Królestwie, powoduje, że zupełnie niesamowite rzeczy mogą się dziać. Ja nie miałem w życiu takiego doświadczenia, jak tutaj Eliasz, ale to jest, myślę, coś, co zmienia. I ten sługa Eliasza, myślę, że nie wrócił po tym wydarzeniu taki sam, jak był wcześniej, lecz Pan Bóg go odmienił. Także Bóg zrobił wszystko, co jest możliwe, żeby nam pokazać. Zarówno to, jak się mamy modlić, kiedy się mamy modlić, używając jakich słów. A na zakończenie tego kazania chciałbym, żebyśmy wstali i pomodlili się. Też przynieśli Panu Bogu to nasze życie modlitewne, po to, żeby Pan Bóg coś zmienił, żeby Pan Bóg być może dodał nam wytrwałości, być może brakuje nam pasji w tym życiu modlitewnym, być może nie wierzymy, że Pan Bóg jest w stanie cokolwiek zrobić w naszym życiu, dlatego się nie modlimy. To zachęcam, przynieśmy to Panu Bogu teraz w modlitwie.